Dzisiaj dwa tematy. Pierwszy gospodarka średniowieczna, drugi to wieś i miasto w średniowieczu. Zaczynamy od gospodarki. Przypomnijmy sobie, że wraz z upadkiem Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego upadła również kultura, upadła też gospodarka w wielu miejscach w Europie, dlatego że kiedy zabrakło do państwa rzymskiego, imperium, cesarstwa, to wiele ośrodków gospodarczych po prostu poszło w ruinę. Barbarzyńcy, którzy podbijali imperium rzymskie, bardzo często niszczyli ośrodki gospodarcze. Mamy upadek miast wielu, a wraz z upadkiem miast mamy upadek tego, co się w miastach produkowało, czyli upadek rzemiosła, który z produkcją właśnie jest związany. Dodatkowo trzeba pamiętać, że w pierwszych wiekach średniowiecza do Europy dotarła prawdopodobnie z Azji epidemia dżumy, która uśmierciła ogromną ilość mieszkańców Starego Kontynentu. Szacuje się, że mogło to nawet być w okolicach połowy mieszkańców. Więc rąk do pracy mniej, ludzi, którzy znali dawne sposoby gospodarowania, mniej. Więc tutaj średniowiecze zaczynało w dużej mierze od nowa wiele spraw związanych z gospodarką, ale niektóre rzeczy udało się kontynuować, a nawet zmodernizować. Tutaj też warto pamiętać o takiej zmianie, jeżeli chodzi o gospodarowanie związanej z położeniem geograficznym, dlatego że w starożytności ta południowa część Europy była bardziej rozwinięta gospodarczo. Tam zakładano więcej latyfundiów. Natomiast północna część Europy pozostawała w mniejszym stopniu przeobrażona przez człowieka pod kątem gospodarczym. Natomiast w średniowieczu to się zaczęło zmieniać, czyli większą rolę zaczęła odgrywać północna część Europy, jeżeli chodzi właśnie o rozwój gospodarczy, produkcję tutaj różnych rzeczy, rzemiosło, rozwój rzemiosła czy rozwój rolnictwa. Tak jak powiedziałem, mamy też jednak w średniowieczu pewien rozwój pewnych rzeczy, które istniały już wcześniej. To znaczy, zaczęto zastępować przede wszystkim drewniane narzędzia narzędziami metalowymi. Tak jak tutaj na tym slajdzie można zobaczyć, chociażby chomąto zamiast jarzma się pojawiło, czyli mamy tutaj pokazane jarzmo, czyli taki element, który się zakładało zwierzęciu pociągowemu na łeb, na kark. Do tego się przywiązywało na przykład pług albo radło do ciągnięcia. Zamiast tego mamy chomąto. Oczywiście to nie jest średniowieczne chomąto, tylko chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, o czym w ogóle mówimy. Zakładane tutaj na szyję zwierzęcia pociągowego. Metalowe narzędzia były trwalsze od drewnianych, były lepsze, jeżeli chodzi o wydajność. Jeżeli, no, chociażby tutaj możemy też zwrócić uwagę, poniżej mamy pług zamiast radła. Radło, drewniane narzędzie do tworzenia bruzdy w ziemi, gdzie potem możemy zasiać coś. Natomiast to drewniane radło często po prostu żłobiło dosyć płytki rów. Wiele roślin nie było w stanie tutaj dobrze się przyjąć, wiele nasion nie było w stanie się dobrze przyjąć. Natomiast metalowy pług, raz, że głębiej potrafił tutaj ziemię wyżłobić, dwa, że trwalszy był, trzy, że gleby twardsze mógł również pokonać, a więc można było uprawiać rolnictwo na glebach, które wcześniej były niedostępne Europejczykom, tylko dlatego, że zaczęto używać właśnie metalowych narzędzi zamiast drewnianych. Czyli mamy też wzrost wydajności zastosowanych tutaj dzięki zastosowanym nowym narzędziom, bo to chomąto również sprawiało, że siła pociągowa była zwierzęcia była lepiej pożytkowana podczas pracy niż kiedy stosowano przestarzałe jarzmo. Czyli również rozwój technologiczny, można powiedzieć, sprawił, że gospodarka średniowieczna, mimo różnych problemów, mimo tego, że trzeba było wiele rzeczy od nowa organizować, to mogło się ona rozwijać. Mogło się ona rozwijać i przynosić tutaj jakieś efekty, mogły działania związane z zagospodarowaniem nowych terenów. Też takim, powiedzmy, że elementem świadczącym o postępie było pojawienie się
nowego sposobu gospodarowania polem, czyli wprowadzenie trójpolówki. Trójpolówki, czyli takiego systemu upraw polegającego na tym, że pole, jakie dysponował jakiś tam, powiedzmy, właściciel, pole było dzielone na trzy części. Pierwsza część była obsiewana zbożem ozimym, druga część tego pola zboże jare, natomiast trzecia część pozostawała nieobsiana. Nieobsiana, czyli pozostawała tak zwanym ugorem. Zboże ozime to takie, które się, to takie rośliny, które się wysiewa się po prostu wiosną lub przepraszam, wysiewa się jesienią, a zbiera się oczywiście wiosną lub latem, stąd nazwa ozime, że na zimę się wysiewa, czyli jesienią. Natomiast rośliny jare czy zboże jare to takie, które się wysiewa właśnie na wiosnę i zbiera się w lecie. Natomiast trzecia część, dlaczego? Dlatego, że kolejnego roku, czyli rok później zamieniano, powiedzmy, że przeznaczenie każdej z tych części. Tam, gdzie było zboże jare, na przykład, obsiewano teraz zboże ozime. Tam, gdzie było zboże ozime, teraz na przykład był ugór. A tam, gdzie był ugór, wysiewano teraz zboże. Ugór, czyli ziemia, która odpoczywa, która nie pracuje, dzięki temu, że nie jest obsiany ten teren, to ta ziemia nie traci mikroelementów, które potem mogą być istotne przy wzroście różnych roślin, więc taki był sens trójpolówki, że właśnie co roku dany fragment pola był przeznaczony do czegoś innego, dzięki czemu ta ziemia nie traciła tak szybko walorów swoich, nie wyjaławiała się po prostu tak szybko, jak w przypadku zwykłego obsiewania. Trójpolówka sprawiała, że można było dłużej użytkować daną ziemię i z większą efektywnością, czyli że więcej tego jedzenia można było uzyskać dzięki stosowaniu właśnie tego pomysłu. W gospodarce mamy również w średniowieczu rozwój handlu. Pojawiają się nowe ośrodki handlowe, nowe ośrodki miejskie. Na początek oczywiście to są targowiska, zwykłe miejsca, gdzie spotykają się ludzie z kilku wiosek, żeby handlować. Cyklicznie się spotykają, handlują, po czym wracają każdy do swojej wioski, aż w końcu po pewnym czasie decydują się, aby w miejscu targowiska po prostu stworzyć osadę handlową. I tak powstawały nowe miasta o przeznaczeniu właśnie handlowym. Rozwój handlu był związany też z tym, że Europejczycy sięgali coraz dalej, jeżeli chodzi o szlaki handlowe, wychodzili poza Europę, sięgali do Azji, do Afryki, uskuteczniali tutaj handel, przewożąc towary pomiędzy tymi trzema kontynentami, czyli Europą, Azją i Afryką. Oprócz tego mamy też taką przemianę w średniowieczu, która się dokonała, mianowicie kiedy już można było więcej uzyskiwać plonów, to gospodarka naturalna była zastępowana gospodarką towarowo-pieniężną. Gospodarka naturalna to jest taka, gdzie gospodarz tak naprawdę pracuje po to, żeby wyżywić siebie i swoją rodzinę. Czyli tak naprawdę większość płodów rolnych przeznacza na wyżywienie swojej rodziny. Niewiele mu zostaje albo nic już, nie ma żadnej nadwyżki produkcyjnej. A więc nie może przeznaczyć niczego albo niewiele może wyznaczyć na handel. Natomiast gospodarka towarowo-pieniężna jest wtedy, kiedy produkujemy coś i na nasze potrzeby nam spokojnie to starcza i zostaje nam jeszcze dużo, czyli po zaspokojeniu własnych potrzeb, po wykarmieniu na przykład siebie, mamy jeszcze dużo produktów, które możemy zaoferować innym sprzedając. Wtedy mamy gospodarkę towarowo-pieniężną, czyli opartą na handlu po prostu, a nie na samowystarczalności. A więc wraz z rozwojem, z postępem, z rozwojem tutaj zarówno jeżeli chodzi o technologię produkcji, jak i wytwór narzędzi rolniczych, jak i właśnie sam sposób gospodarowania, mamy coraz częściej w Europie odstępowanie od gospodarki naturalnej i przechodzenie do gospodarki towarowo-pieniężnej. Dzięki temu, że rozwijają się miasta, nowe ośrodki powstają, bogacą się ludzie mieszkający w tych miastach na handlu właśnie, na rzemiośle. Te miasta zaczynają wprowadzać lepszy rodzaj środka płatniczego, czyli monetę kruszcową. Pojawiają się srebrne monety, a później złote monety.
tak jak na przykład w miastach włoskich, dukaty czy floreny. A to świadczy o tym, że no, gospodarka przynosi dużo, dużo zarobku, dobre efekty, bogactwo tym, którzy gospodarują najlepiej. I ci bogaci mogą sobie pozwolić na to, że wprowadzają właśnie monety już wykonane ze szlachetnych kruszców. Również we Włoszech pojawiają się pierwsze banki, czyli takie miejsca, gdzie możemy tutaj pieniądze przechowywać w bezpieczniejszy sposób, możemy dokonywać transakcji rozmaitych finansowych. Słowo bank pochodzi od ludzkiego słowa banka, oznaczającego ławę, stół, dlatego że pierwsze banki to właśnie po prostu zwykły stolik wystawiony na ulicę i przy tym stoliku siedział bankier, powiedzielibyśmy dzisiaj, który oferował transakcje finansowe, inwestycje, przechowanie pieniędzy, przewóz pieniędzy, tym podobne rzeczy. Czyli mamy znowu, jeżeli istnieją banki, to jest to dowód na to, że gospodarka się rozwija. Takim namacalnym dowodem na rozwój organizacji handlowych, na rozwój rzemieślników, rozwój miast, które trudnią się właśnie handlem i rzemiosłem, jest powstanie organizacji o nazwie Hanza. Hanza, tutaj widzimy zasięg Hanzy na mapie, jest to organizacja, która skupiała miasta handlujące na Morzu Bałtyckim i na Morzu Północnym w Europie średniowiecznej. W żydowym okresie Hanza skupiała około 160 miast w swojej organizacji. Była na tyle bogata, że była w stanie walczyć z piratami grasującymi na tych morzach, zapłacić armii zaciężnej za ochronę swoich statków, czy nawet prowadzić skuteczną politykę przeciwko poszczególnym królom rządzącym w krajach, do których miasta Hanzy należały, czyli bardzo bogata, prężnie działająca instytucja, która skupiała miasta, począwszy od Anglii aż do Nowogrodu, czyli tutaj no, praktycznie pełen zasięg Morza Bałtyckiego i Morza Północnego. Również polskie miasta należały do Hanzy, oczywiście niektóre polskie miasta, czyli tutaj warto sobie zapamiętać Hanzę jako, można powiedzieć, jedną z największych organizacji handlowych w europejskim, w średniowiecznej Europie. Co jeszcze się zmieniało w gospodarce? Powiększano areał upraw, czyli coraz więcej obszarów zalesionych na przykład było poddawanych karczowaniu albo wypalaniu i pozyskiwano w ten sposób obszar, który mógł być wykorzystany do obsiewu, a więc wykorzystany rolniczo. Ten areał się powiększał systematycznie i związany był również z kolonizacją, czyli z zakładaniem nowych wsi i nowych miast. Większa wydajność rolnictwa była z kolei związana z zastosowaniem nowocześniejszych narzędzi, z zastosowaniem trójpolówki, chociażby z większą wiedzą samych chłopów, którzy zajmowali się produkcją rolną, dzięki temu, że ludzi było coraz więcej po tej klęsce demograficznej związanej z epidemią dżumy chociażby, czy z wojnami. Od czasów, powiedzmy, że karolińskich, czyli od VIII-IX wieku, mamy przyrost naturalny odnotowywany w Europie, coraz więcej mieszkańców w Europie jest, no i potrzebują oni więcej jedzenia, więc tutaj ta wydajność rolnictwa szła w parze ze wzrostem gęstości zaludnienia w Europie. Mamy też w związku z tym wzrostem gęstości zaludnienia mamy rozwój osadnictwa, czyli coraz więcej ludzi szuka dla siebie nowych miejsc do zamieszkania, nowych miejsc do zagospodarowania. Decydują się na wyjazd często daleko od swojej rodzinnej wioski po to, żeby skolonizować jakiś teren, wziąć udział w lokacji wsi albo miasta i po prostu zacząć własny biznes, powiedzielibyśmy dzisiaj, zacząć pracę na własny rachunek. Stąd też mamy częste tutaj wędrówki ludzi pomiędzy państwami. Zachęca do tego właśnie proces kolonizacji wówczas. Oprócz tego, dzięki temu, że w wielu krajach zaczęto zamieniać rentę feudalną na czynsz, to również mamy rozwój gospodarczy ziem. Renta feudalna, czyli system powinności na rzecz pana feudalnego, został zamieniony w wielu miejscach Europy na czynsz, czyli na po prostu opłatę, dzięki czemu dany chłop nie musiał oddawać wielu produktów rolnych swojemu seniorowi, ale mógł zachować je dla siebie, zapłacić zamiast tego czynsz, a te produkty rolne po prostu sprzedawać. Więc i w ten sposób się bogacić. Czyli tutaj
Też taka zmiana warunkowała rozwój gospodarczy i bogacenie się ludności w niektórych rejonach Europy. Mamy w końcu odrodzenie się właśnie miast. Odrodzenie się miast po upadku tych ośrodków miejskich, który był związany z końcem starożytności, z pojawieniem się barbarzyńców na południu przede wszystkim Europy. Odrodzenie się miast, które teraz jako właśnie miasta, jako ośrodki, które są członkami chociażby Hanzy czy innych organizacji kupieckich, teraz się bardzo bogacą. Miasta, które stają się miejscem rozwoju rzemiosła, miejscem targowisk też, miejscem, gdzie tworzą się wielkie fortuny rodów, miejscem, gdzie powstają właśnie banki, a później pod koniec średniowiecza również giełdy, więc tutaj miasta odgrywają kolosalną rolę w rozwoju gospodarczym Europy, tym bardziej, że ludność miejska jest zasilana dzięki temu, że w wielu miejscach wprowadzone zostaje prawo wychodu, czyli prawo do tego, aby mieszkańcy wsi mogli opuszczać wsie i udawać się w inne miejsca. W ten sposób wielu mieszkańców wsi zasilało właśnie miasta. Te miasta się dzięki temu rozwijały również demograficznie, zyskiwały nowe ręce do pracy, a więc mamy tutaj przepływ ludności między wsią a miastem. Pamiętajmy, że powietrze miejskie czyniło wolnym i mamy tutaj rozwój również samych miast. Lepsze wyżywienie, lepsze odżywienie mieszkańców Europy, bezpieczniejsze życie to przyrost demograficzny, wydłużenie długości, średniej długości życia i dzięki temu mamy znowu więcej ludzi, którzy mogą kolonizować, którzy mogą zasiedlać nowe obszary, więcej ludzi, którzy mogą rozbudowywać miasta, rozwijać handel i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy teraz, jak wyglądało życie mieszkańców wsi. Czyli drugi temat sobie zaczynamy, wieś i miasto, średniowiecze, w średniowieczu. Mieszkańcy wsi w średniowieczu często budowali swoje posesje na jednym z tych trzech, w oparciu o jeden z tych trzech schematów. To często były okolnice, czyli takie wioski, gdzie widzimy zabudowę dookoła. Tym centrum miasta jest kościół, a dookoła powstaje plac taki i właśnie domy poszczególnych mieszkańców wsi. Widzimy, że droga przebiega w taki sposób, że dochodzi z jednej strony, mamy rozłączenie się tej drogi w taki okrąg i następnie połączenie tych dróg, znowu można opuścić jedną drogą daną wioskę. Owalnica, nieco inaczej zbudowana, zbudowana po obu stronach rzeki płynącej przez środek takiej miejscowości. Droga przechodzi podobnie jak w przypadku okolnicy, czyli rozłącza się ta droga na dwie prowadzące przez całą wieś, a potem znowu łączy w jedną na końcu. Widzimy, że w środku znowu mamy coś w rodzaju takiej przestrzeni wspólnej, gdzie jest również kościół, ale mamy tutaj również rzekę. No i trzeci typ zabudowy, można powiedzieć, w średniowiecznej wsi to ulicówka, czyli tutaj mamy nieco inne podejście do zagospodarowania przestrzennego. W środku takiej wsi jest droga, a po obu jej stronach po prostu są domy i również po jednej ze stron mamy kościół. Czyli nie ma tutaj takiego placu w centrum, nie ma takiego miejsca wspólnego. Tym centrum jest po prostu droga, która dzieli tą zabudowę na dwie strony. Czyli takie trzy, powiedzmy, że typy genetyczne wsi średniowiecznej: okolnica, owalnica i ulicówka. I nawet dzisiaj możemy zobaczyć w niektórych wioskach pozostałości po takim właśnie sposobie zabudowania przestrzeni wiejskiej. A jeszcze powiedzmy parę słów na temat wsi, zanim przejdziemy do miasta, na temat ludności wiejskiej. Tutaj tym centrum życia wiejskiego był zdecydowanie kościół. Kościół, który poprzez kalendarz liturgiczny, poprzez dzwony regulował tak naprawdę rytm życia mieszkańców wsi. To właśnie dzwony kościelne oznajmiały, kiedy jest czas na modlitwę, kiedy jest czas na pracę, kiedy jest koniec pracy, kiedy jakieś zagrożenie się zbliża do mieszkańców wsi, dlatego że wieża kościelna to był najwyższy punkt
widokowy w wiosce. Z tej wieży widać było dalej, można było dostrzec to, co się, no, tych, którzy mogą się zbliżać do wioski i nieść zagrożenia chociażby. Życie wiejskie to życie związane z pracą, więc większą część dnia, szczególnie wiosną, latem czy jesienią, mieszkańcy wsi spędzali poza domem. Domy były raczej ciemne, otwory okienne niewielkie. Chodziło o to, żeby jak najmniej tutaj tracić ciepła zimą. Trudno było ogrzać taki dom, bo wielu ludzi po prostu nie miało pieniędzy na opał. Więc stąd takie niedogodności. Dlatego też większość czasu starano się spędzać poza tym domem na świeżym powietrzu, ale też praca tego wymagała po prostu. Czynności różne, codzienne regulował właśnie, jak powiedziałem, kościół. Ludzie funkcjonowali od święta do święta kościelnego właśnie na wsi, więc tutaj ten kościół też był takim centrum, można powiedzieć, kultury wiejskiej, bo tam też spotykali się ludzie po to, żeby przedstawić swoje efekty pracy takiej, powiedzmy, związanej już nie z przetrwaniem, ale właśnie z rozwojem kulturowym. Jakieś tutaj odpusty się odbywały, można było jakieś wyszywanki, jakieś inne rzeczy pooglądać, kupić, spotkać się właśnie też w kościele wspólnie. Więc to było takie centrum właśnie życia wiejskiego. W mieście życie toczyło się nieco inaczej. W mieście tutaj takie dwie, powiedzmy, organizacje odgrywały kluczową rolę, jeżeli chodzi o życie mieszkańców. Pierwszą z nich stanowiły cechy. Cechy, czyli takie stowarzyszenia rzemieślników miejskich, rzemieślników, czyli producentów. I cechy to właśnie takie organizacje, które były tworzone po to, żeby po pierwsze zintegrować rzemieślników jednej profesji, czyli na przykład wszyscy szewcy albo wszyscy bednarze mogli się spotykać, czy kołodzieje mogli się spotykać razem w cechu, wymieniać się mogli doświadczeniami, mogli na przykład podpatrywać różne pomysły na to, jak wykonywać produkty lepiej. Oprócz tego ustalano też w cechach cenę, po jakiej sprzedawano swoje produkty, po to, żeby nie robić sobie konkurencji nawzajem, po to, żeby nie było tutaj niezdrowej rywalizacji na gruncie finansowym pomiędzy członkami cechu. Bardzo często też mieszkańcy jednego cechu starali się mieszkać w pobliżu, czego dowodem są chociażby nazwy ulic, Rzeźnicza chociażby, czy Browarna, czy Piekarska. No to znaczy, że przy tej ulicy po prostu mieszkali ludzie, którzy wytwarzali dane produkty, chociażby chleb, prawda? Piekarska, czyli piekarze tam mieszkają i tak dalej, i tak dalej. W czasie zagrożenia zewnętrznego, jeżeli miasto było oblegane, no to mieszkańcy bronili tego miasta, no i znowu to miało niebagatelne znaczenie, że chociażby członkowie cechu mieszkali blisko siebie, bo byli zżyci na co dzień i podczas oblężenia razem bronili fragmentu murów obronnych, który okalał miasto. Z pojęciem cechu mamy kilka innych pojęć powiązanych, na przykład partacz. Partacz to jest człowiek, który stara się wykonywać też jakiś zawód tutaj rzemieślniczy, ale nie jest członkiem cechu. Dlatego bardzo często jego produkty są gorszej jakości niż produkty tych rzemieślników, którzy są zrzeszeni w cechu. Dlaczego są gorszej jakości? No bo dlatego, że on nie wymienia się doświadczeniami, nie podpatruje tych najlepszych, więc produkuje zazwyczaj gorzej. Mistrz to z kolei taki członek cechu, który osiągnął mistrzostwo w swoim fachu. Od niego się uczą inni, na przykład czeladnicy właśnie. Czeladnik to jest taki rzemieślnik, można na dorobku, uczący się jeszcze, podpatrujący na co dzień mistrza. I jeżeli uda mu się osiągnąć poziom mistrzowski, to popisuje się swoimi umiejętnościami, wykonując tak zwany majstersztyk. Majstersztyk, czyli taki numer popisowy, jakiś produkt taki, w którym dany człowiek osiągnął mistrzostwo absolutne, to jest właśnie majstersztyk. Taki, można powiedzieć, egzamin zawodowy, na którym trzeba pokazać, że się umie coś robić idealnie, to właśnie majstersztyk. Czyli cechy to zrzeszenia rzemieślników. Natomiast druga taka organizacja związana z gospodarką miejską to gildie. Gildie to zrzeszenia z kolei kupców. W gildie również zrzeszały osoby, tym razem właśnie zajmujące się handlem, już nie rzemiosłem, tylko handlem. Kupcy to ci, którzy przywożą towary, przewożą pomiędzy miastami, oferują do sprzedania, sprowadzają z odległych miejsc czasami, rozprowadzają po kraju te towary.
Gildie powstawały po to, żeby właśnie wymieniali się doświadczeniami kupcy, żeby wymieniali się informacjami na temat szlaków handlowych, na temat źródeł pozyskania różnych produktów. Również ustalano ceny, po których sprzedawano dane produkty oraz starano się też opłacić na przykład ochronę dla kupców, którzy zmierzali od miasta do miasta i byli narażeni na napaść ze strony różnych grasujących po lasach, przy drogach, przy gościńcach właśnie różnych rozbójników. Mieszkańcy miast byli podzieleni zwykle w średniowieczu na takie trzy grupy społeczne, takie trzy kategorie, można powiedzieć. Najbogatsi mieszkańcy miast, ci, którzy mieli udział w rządzeniu, często właśnie w sądzeniu, ci najbogatsi, którzy dorobili się dzięki pracy poprzednich pokoleń, to patrycjusze. Patrycjusze od słowa pater, czyli ojciec, ci, którzy mają znanych przodków, ważnych ojców. Oni najczęściej nie musieli pracować fizycznie już, tylko korzystali z bogactwa zgromadzonego przez rodzinę wcześniej. Najbardziej liczną część ludności miejskiej stanowili ci z drugiej kategorii, czyli pospólstwo. Pospólstwo to byli właśnie rzemieślnicy, to byli kupcy. To byli tacy drobni też rzemieślnicy, drobni kupcy, tacy, którzy musieli pracować fizycznie, ale mieli całkiem sporo pieniędzy. To znaczy w tym sensie sporo, że było ich stać na wygodne życie, nie brakowało im zazwyczaj niczego do przeżycia. Natomiast najbiedniejszą grupę społeczną w miastach stanowił plebs. To byli ci, którzy pracowali u kogoś, czyli nie mieli swojego biznesu, nie mieli swojej działalności gospodarczej. Pracowali u kogoś, wynajmowali się do robót fizycznych albo byli po prostu żebrakami, którzy żyli tylko z łaski pozostałych mieszkańców miast, nie mieli dachu nad głową, mieszkali na ulicy. Te trzy kategorie, te trzy grupy społeczne to właśnie patrycjusze, pospólstwo i plebs, czyli trzy słowa na literkę P, łatwo będzie nam zapamiętać. Jak wyglądało średniowieczne miasto? Myślę, że dobrze wiesz, ale warto sobie przypomnieć. Miasto w średniowieczu było często otoczone murami obronnymi. Te mury obronne oczywiście miały chronić miasto w przypadku najazdu, oblężenia, wojny. Te mury obronne często też były wzbogacone o baszty, o wieże, które strzegły najczęściej bram wjazdowych do miasta. Też umożliwiały skuteczniejszą obronę. No i te mury obronne też stanowiły pewien problem, bo mury obronne sprawiały, że jeżeli miasto się rozwijało i chciano wybudować więcej domów dla większej ilości mieszkańców w mieście, no to trzeba było budować poza murami obronnymi, no bo mury, nie dało się murów rozcinać, nie były z gumy, więc mury też ograniczały, można powiedzieć, obszar miasta do pewnego tutaj terenu, więc w pewnym momencie te mury stały się problematyczne. Oczywiście w średniowieczu one były istotne, natomiast po średniowieczu często mury były rozbierane, dlatego że też pojawiły się na tyle skuteczne armaty, które te mury potrafiły bardzo szybko rozwalić, więc po okresie średniowiecza już w kolejnych epokach rezygnowano sukcesywnie właśnie z tychże murów. Ale w średniowieczu to była podstawa, można powiedzieć, obronności miasta. Kościół odgrywał również, jak w przypadku wsi, rolę ważną w życiu mieszkańców miast, ale nie tak ważną jak na wsi, dlatego że mieszczanie mieli inne ośrodki również życia kulturowego chociażby, więc nie było aż tak ważne, ale pełnił również ważną funkcję dla mieszkańców miast, dlatego też kościoły często były organizowane w centrum miasta, bardzo często przy rynku, sąsiadując z ratuszem. Ratusz to oczywiście siedziba władz miejskich, miejsce, gdzie stał ratusz, to oczywiście rynek, czyli ten główny plac miejski, centrum miasta. Tutaj odbywały się targowiska, handel się odbywał przy ratuszu, stragany stawiali kupcy przyjeżdżający do miasta ze swoimi towarami. W pobliżu rynku znajdowały się sklepy, warsztaty rzemieślnicze. Bardzo często na rynku odbywało się wykonanie różnych wyroków. Kary się odbywały, wymierzanie kar, chociażby właśnie powieszenie, czy ścięcie, czy chłosta, zakucie w dyby, to wszystko się odbywało najczęściej właśnie w okolicach ratusza na rynku. Ratusz, siedziba władz miejskich,
siedziba właśnie też sądu, czyli tutaj tętniło życie, tutaj mieszkańcy się najczęściej spotykali ze sobą, załatwiali swoje sprawy, interesy, tym podobne rzeczy. No i często też w średniowiecznym mieście, w jego granicach często albo tuż obok znajdował się zamek, czyli siedziba władzy świeckiej, władzy seniora, bo jeżeli tutaj miasto było rzeczywiście niezależne, no to ratusz był siedzibą władz miejskich z burmistrzem na czele. Natomiast jeżeli miasto należało do jakiegoś seniora, no to tutaj był wójt, który podlegał władzy tego seniora. Więc mamy tutaj zamek, gdzie mógł rządzić książę, mógł przebywać książę, mógł być też w skrajnym przypadku król lub urzędnik jakiś, który był desygnowany przez księcia lub króla. No i tak wyglądało średniowieczne miasto. Tutaj możemy zobaczyć jeszcze na planie trochę inaczej to miasto średniowieczne. Tutaj możemy zobaczyć właśnie wyraźnie rynek z ratuszem, ulice bardzo często miasta lokowanego na prawie niemieckim, ulice krzyżowały się pod kątem prostym, a więc ta zabudowa była też w pewien sposób uporządkowana. Domy powstawały wzdłuż tych obszarów, które były wytyczone przez właśnie krzyżujące się ulice. Powstawały takie pola jak na szachownicy, można powiedzieć, i te pola były zagospodarowane właśnie poprzez zabudowę miejską. Czasami przy bramach, czy przed bramami raczej, wjazdowymi do miasta, stawiano barbakany, czyli takie budynki, które miały dodatkowo chronić te bramy w przypadku napaści, najazdu, oblężenia przez jakieś obce tutaj wojska, czy ludność z innego kraju, który chciałoby podbić jakieś miasto. Więc ten barbakan również był istotny. Zresztą zaraz sobie zobaczymy na zdjęciu, ale najpierw jeszcze zobaczmy coś, co się znajdowało często przy ratuszu właśnie, na rynku, ponieważ tam się odbywał handel, to trzeba było też tam umieścić pewne rzeczy. Na przykład waga miejska, bardzo często przy rynku była lokalizowana, albo na rynku, waga miejska, która miała być taką wagą, powiedzmy, że rozstrzygającą spory. Załóżmy, że jeżeli kupiłem coś od kupca i podejrzewam, że oszukał mnie na wadze, bo być może jego waga źle wskazuje, bo jest, powiedzmy, tutaj przerobiona na moją niekorzyść. Być może zostałem tutaj oszukany, na moją niekorzyść zważono tutaj te towary, które kupiłem, więc zawsze mogę pójść do wagi miejskiej, gdzie mogę jeszcze raz zważyć towar, który kupiłem, i sprawdzić, czy nie zostałem oszukany na wadze. Tej wagi pilnowali oczywiście tutaj strażnicy miejscy. Po prawej stronie z kolei mamy zdjęcie wykonane w Gdańsku i widzimy tutaj na ratuszu gdańskim przyczepione takie metalowe pręty, sztaby, które są z kolei wzorem różnych miar długości. Tutaj możemy na przykład zobaczyć, ile to jest stopa, ile to jest łokieć i tak dalej. Czyli znowu, jeżeli kupuję chociażby sukno na metry, czy na łokcie, czy na właśnie stopy, to mogę sobie sprawdzić też, czy nie zostałem oszukany, porównując długość tego, co kupiłem, z tą jednostką długości, która tutaj jest na murze ratusza na trwale przytwierdzona. Tu też chodziło o to, że kupcy przyjeżdżali z różnych krajów, gdzie funkcjonowały różne systemy metryczne, więc czasami można było nie wiedzieć, ile to jest tyle i tyle łokci, bo ktoś na przykład odmierzał w metrach czy w stopach, więc można było to przeliczyć też, korzystając z tych prętów różnej długości, które były jako wzorce miar przytwierdzone do ściany ratusza, tak jak tutaj właśnie w przypadku Gdańska. No ale tak jak powiedziałem, też na rynku wykonywano kary, więc chociażby w Wrocławiu możemy zobaczyć pręgierz. Pręgierz, czyli miejsce, do którego przywiązywano czy przykuwano skazanego po to, żeby go chociażby wychłostać publicznie. Więc tak jak powiedziałem, ten rynek to było centrum życia dla mieszczan. No i barbakan, tak jak wspomniałem wcześniej, barbakan, taka budowla fortyfikacyjna, która miała chronić bramy miejskie. I tutaj widzimy barbakan krakowski, który stoi przed bramą floriańską. Tak to wygląda dzisiaj, natomiast dawniej można zauważyć, że ten barbakan był położony trochę inaczej, znaczy był inaczej połączony
miastem z murami miejskimi. Trudniejszy był do zdobycia, trudniejsza była dostępność do niego niż jest to dzisiaj. Więc też służył właśnie temu, żeby brama mogła być broniona również od strony, z której nacierali wrogowie. Ludność miejska też często w średniowieczu spotykała się, szczególnie ta bogatsza ludność, w dworach. Chociażby dwór Artusa jest takim przykładem, chociażby gdański właśnie, takiego miejsca, gdzie podejmowano znakomitych gości, których miasto mogło przyjmować z innych krajów, albo właśnie gdzie się integrowała społeczność miejska, patrycjuszy, chociażby tych najbogatszych mieszkańców miast. Ludność miejska była bogatsza od ludności wiejskiej, mieszkała w domach początkowo drewnianych, ale później coraz częściej murowanych, w przeciwieństwie do ludności wsi, która pozostawała w drewnianych domach przez cały okres średniowiecza zazwyczaj. W miastach te domy były murowane z cegły, z kamienia, często miały szyby w oknach, często te domy były wielokondygnacyjne, czyli wielopiętrowe. Na parterze bardzo często organizowano jakiś warsztat, gdzie z ulicy nawet przechodni mogli zaglądać, jak powstaje dany produkt. Więc tutaj pracowano na parterze, na piętrze znajdowały się pomieszczenia mieszkalne dla rzemieślnika chociażby, więc to życie miejskie wyglądało pod każdym względem w zasadzie inaczej niż życie na wsi. Ponieważ mieszczanie byli bogatsi od mieszkańców wsi, to też mieli dostęp do bardziej, powiedzmy, luksusowych produktów. Często też odżywiali się lepiej niż mieszkańcy wsi. No i dzięki temu, że kupcy odwiedzali ich częściej niż mieszkańców wsi, no to też mieli dostęp do produktów często nieosiągalnych na wsi.